Szanowni Państwo, może na początku zacznę ja. Nazywam się Waldemar Stachura, jestem dyrektorem Biura Produkcji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Przy naszym ostatnim spotkaniu mówiłem Państwu, że chwilowo ratownicy nie pracowali w polu zagrożonym, ponieważ prowadziliśmy działania związane z odtworzeniem bezpiecznych warunków. Chodziło głównie o zabudowę tamy zapory przeciwwybuchowej. Ta zapora została zabudowana po godzinie 13. Od tamtej pory ratownicy weszli w strefę niebezpieczną i podjęli jednego ratownika i tego jednego ratownika wyciągnęliśmy. Niestety kolega ten nie żyje. W międzyczasie próbowaliśmy robić penetrację tego rejonu. Okazało się niestety, że atmosfera jest na tyle niesprzyjająca, że zastęp musiał być wycofany z tego pola i obecnie ratownicy rozkładają linię chromatograficzną, która ma prowadzić stały, ciągły pomiar składu atmosfery i w przypadku, w momencie dopiero, kiedy ta atmosfera będzie na tyle sprzyjająca, podejmiemy się penetracji tego rejonu. Także można powiedzieć, że na obecną chwilę dalej prowadzone są działania na wyczekiwanie i na zmniejszenie warunków niebezpiecznych, na warunków zmniejszenia zagrożenia niebezpieczeństwa wybuchu ponownego metalu. Ile tam osób jest poszukiwanych? Na obecną chwilę jest w rejonie 7 osób. Możemy powiedzieć, kiedy wznowimy te ewentualne. Na obecną chwilę nie powiem. Czy te warunki wskazują na to, że tam następuje ciągle wybuch metalu? Raczej nie. Raczej jest stagnacja powietrza i musimy to powietrze przedmuchać. I to też nie jest takie bezpieczne, bo to trzeba zrobić na tyle rozważnie, mając świadomość, że tam może być zarzewie ognia i może dojść do ponownego wybuchu. I to jest cały ten problem. Czyli jest wtłaczane powietrze, tak to obrazy... Nie. Nie, jak to jest? Nie. To? Na razie staramy się dokładnie pomierzyć stan atmosfery. Czyli żeby wejść jak najdalej i jak najdalej ją pomierzyć. Na wlocie do tego regionu atmosfera jest bardzo niebezpieczna, bardzo niesprzyjająca pracy ludziom. Poszukiwane osoby to są ratownicy, kopalniani ratownicy, tak? 5 osób to są ratownicy, a 2 osoby to są górnicy z tej poprzedniej zmiany. Tutaj może pan dyrektor... Szymura Aleksander, dyrektor pracy kopalni Pniówek. Na tą chwilę mamy potwierdzone zgon 5 pracowników. 4 zmarło na stanowiskach pracy. 1 zgon był w Siemianowicach w szpitalu w Oparzeniówce. Nastąpił w godzinach porannych. 9 osób jest obecnie hospitalizowanych w Oparzeniówce w Siemianowicach. 11 osób jest w szpitalach, tak to nazwę, innych. Co do tych 11 osób, rokowania nie są złe, tam stany są stabilne. Jedynie co do pracowników, którzy są w szpitalu w Siemianowicach, tam rokowania niestety nie są najlepsze. Z tych informacji, które uzyskałem, kilka osób jest na OIOM-ie. Wszystkie osoby, które uległy poszkodowaniu, rodziny tych osób zostały powiadomione. Osoby, rodziny osób zmarłych także zostały przeze mnie osobiście powiadomione. Dla rodzin, które potrzebują opieki psychologicznej, takowe osoby są zadysponowane i obecnie przebywają w terenie, w ich mieszkaniach, kontynuując swoje procedury. Jeśli chodzi o chęci, bo takie osoby też się zdarzają, że chciałyby oczekiwać na informacje na terenie kopalni, zostało stworzone specjalnie wyznaczone miejsce do tego, żeby rodziny, które chcą być na miejscu tutaj, mogły w godziwy sposób przebywać i oczekiwać na interesujące ich informacje. Tyle z mojej strony. Na tą chwilę było 5 takich osób. Proszę powiedzieć, jak kopalnia pracuje z pozostałej ściany? Czy jedna ściana jest akurat w strefie zagrożenia wybuchem, jest wykluczona, a 3 pozostałe ściany takie prowadzą ograniczone wykrycie. Jak to najbliższe godziny będą wyglądały? Tak jak mówiłem, rozciągamy linię chromatograficzną. Linia ta pozwala, żeby w sposób zdalny mierzyć stan atmosfery. Jeżeli stan atmosfery pozwoli na to, wejdą ratownicy do penetracji. Także nie potrafię określić, jak to będzie długo, jak to będzie czasowo trwało, także naprawdę tutaj żadna deklaracja z mojej strony nie będzie tutaj rzetelna. Także, szanowni Państwo, to wszystko. Jeżeli się zmieni sytuacja i dojdzie do tego, że będziemy prowadzili penetrację, oczywiście Państwo o tym dowiadomią.